Siemanerko kochani, to był początek mojego daily vloga dla Was, ale niestety po tym czasie musiałam go przerwać na jeden dzień, ponieważ rozwaliłam samochód. 2 minuty nagrywania filmu, dosłownie wyjeżdżam, widzicie, że wyjeżdżam furą i niestety mały wypadeczek, małe ustąpienie pierwszeństwa Panu i niestety mały wypadek ze słupem, więc nic. Nie odwiozę Meli samochodem do przedszkola, idziemy sobie piechotką. Na szczęście mamy bardzo, bardzo blisko, więc to jest super. Tak, Mela tutaj próbuje śniegu, tak, pierwsza styczność ze śniegiem, więc happy, happy, happy. Powinnam śpiewać tę piosenkę happy, happy go. Dobra, słuchajcie, ale nie o tym dzisiaj, to był też wstęp, ale dzisiejszy temat jest nieco inny, ponieważ w przedszkolu zbliża się fotograf, więc muszę Meli kupić jakieś ciuchy. I do tego zainspirowało mnie to pudełko Lego Princess. Dosłownie piękna i bestia Lego, piękny, wspaniały zestaw. Nieduży, ale bardzo dużo fajnych akcentów, szczególnie figurka bestii. Tak, to mnie zachęciło. Tu mamy instrukcję i zabieramy się za składanie. Ale zanim składanie, odpalamy sobie oczywiście piękną i bestię na Disneyu. Tak, film, który bardzo często oglądamy z Melą. Tutaj też widzicie, że odpalam go i 3/4 filmy są obejrzane, więc wracamy się do początku. Klocki Lego, ja i film. Czegoż można chcieć więcej, słuchajcie? To jest po prostu idealny dzień na zewnątrz pochmurno, więc no nie wygląda to dobrze, więc cieszę się, że mogę spędzić czas w domowych pieleszach, dosłownie. Dobra, lecimy z tym. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten zestaw. Nie jest on duży, ale naprawdę jest fajnie odwzorowany. Zobaczcie, tutaj mamy konia z zaprzęgiem, mamy tutaj siodełko, więc możemy też tutaj na koniku je zamontować i wsadzić bestię bądź Bellę. Pałac ogólnie wygląda bardzo fajnie. Podobają mi się te piękne wrota, które też tak samo były w filmie. Piękny witraż. No i ta sala balowa, słuchajcie, w której Bella i bestia sobie tańczyli. No i ta figurka, zobaczcie na to, wygląda fantastycznie. Można mu tą głowę ściągać, zaraz Wam to wszystko pokażę. Wygląda to naprawdę kozacko. Zobaczmy Bellę. Orlany, rozczłonkowałam Bellę. Oh no, słuchajcie, masakra. Dobra, mamy ją. Tu mamy jedną figurkę Belli i w tej szafie, przesuwanej szafie fajnej, zobaczcie, możemy schować drugą figurkę Belli. I to jest pierwsza taka Bella, pierwsza ta Bella z miasteczka, która właśnie podążyła za tatą śladami ojca do pałacu bestii. Bestia ma ściąganą maskę i jeżeli ściągniemy mu maskę, możemy mu założyć jego fantastyczną perukę. Aczkolwiek ja osobiście uważam, że bestia w masce bestii wygląda 100 razy lepiej niż ten bestia, czyli ten człowiek z założoną peruką. W tej wersji mi się on totalnie nie podoba, ale powiem Wam, że jestem zachwycona tym pałacem, bo naprawdę szczególiki są bardzo fajne. Mamy i takie szafy właśnie wnękowe przesuwane, to fajnie wygląda. Mamy i bibliotekę odwzorowaną, nawet przesuwana drabinka. No i ta sala balowa, zaraz Wam pokażę, bo mamy tutaj akcent z balu. No i zobaczcie, jak to fajnie się wszystko prezentuje. Taki sam efekt, taka sama akcja jest zrobiona w Hogwarcie z Harrym Potterem. Tam też jest sala balowa i w ten sam sposób jest to zrobione. Zobaczcie, no pięknie, mamy sypialnię, piękną kuchnię z fajnym żyrandolem, mamy bibliotekę. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, jestem zadowolona z tego zestawu. Powiem Wam, że tak, daję mu dychę na dychę, bo to był zestaw, który bardzo z Melą chciałyśmy kupić ze względu na nasze uwielbienie do tego filmu. Dobra, słuchajcie, teraz lecę szybko, 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 niestety piechotą. Musiałam się przeprosić z komunikacją miejską, więc jedziemy sobie autobusem i szukamy sukienki na sesję fotograficzną dla Meli w przedszkolu. Idziemy sobie fajnym wiaduktem. Co to będzie za centrum handlowe? Już chyba widzicie ten napis. Promenada. Kto zna promenadę, pisze w komentarzu promenada. Dobra, słuchajcie, schodzimy sobie. Lecimy, lecimy szybko. Jak widzicie, pogoda jest niezatęga. Wygląda to wszystko niefajnie. Tutaj sklepy się szykują na Black Friday. Na szczęście byłam tam w czwartek, więc uniknęłam tłumów. Przyjechałam na samo otwarcie też. I to jest akcja moja ukochana, że przyjeżdżam zawsze na otwarcie centrum handlowego. Najpierw handem chodzimy, szukamy. No i tutaj mamy fajny czerwony komplet do zdjęć, takich typowo świątecznych, by się nadawał. Ten sweter skradł moje serce, te welurowe sukienki też są fajne. Tutaj też mamy fajne sukienki. Podejrzewam, że Meli by się podobała ta różowa, aczkolwiek mojego serca nie skradła, więc ją zostawiłam. Zobaczcie, tutaj fajne te akcesoria. Jest ich pełno, totalnie pełno. Dobra, lecimy sobie teraz do Sinseya. Zobaczmy, co mamy fajnego w Sinseyu. Bombki? Nie, bombki nas nie interesują, ponieważ nie będziemy się w nie ubierać, ale strój fajny, fioletowy wyczaiłam na Sylwestra w Sinseyu właśnie. Dobra, teraz coś, co uwielbiam, czyli TK Maxx i ozdoby świąteczne. Zobaczcie, ile tu jest dziadków do orzechów, których ja kocham i pokażę Wam coś pięknego, co chciałabym bardzo mieć i może sobie kupię. Ten wieniec z
tym, że były dwa, one są drogie nawet. Były dwa wieńce, ale niestety były troszkę rozwalone, więc żadnego nie wzięłam. Zobaczcie, jakie piękne ozdoby. No TK Maxx ma zawsze co roku. Coś wspaniałego. Ja tam uwielbiam przychodzić, bo ja tam po prostu się relaksuję. Zobaczcie, jakie bujane koniki, jakie piękne dinozaury, koniki, nawet flaming i jakie fotele. Wow, i ta żyrafa. Ta żyrafa jest piękna. Dobra, promenada już się przygotowuje do świąt. Jak widzicie, ozdoby są wyciągane. A teraz pora na kawkę, czyli Starbucks. Kocham Starbucksa, kocham kawę ze Starbucksa. Mogłabym ją pić litrami. I te pyszne słodycze. Ja najbardziej lubię te gofry belgijskie. Dobra, kawa, kawa, kawa. Gdzie jest moja kawa? Czekamy na kawę. Dobra, zobaczcie, kawa już jest, zakupy zrobione. Więc co teraz robimy? Teraz czekamy sobie, no niestety, na autobus. No ale cóż zrobić? Było bardzo zimno, ale pokażę Wam teraz, co kupiłam dla Melci. Jest wielka paka z Handemu. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam i ciekawe, co Melcia sobie wybierze. Na początek sweter. On skradł totalnie moje serce. Ten sweter jest przepiękny. Wygląda idealnie. Piękny, świąteczny, gruby, dłuższy sweter. Sama bym taki chciała. Teraz lecimy dalej. Co my mamy dalej? Spódniczka w wersji tym razem różowej. Tiulowa, różowa spódniczka. Fajna taka, wiecie, do tańca. Okrągła. Teraz druga w wersji czerwonej, no bo ta mi bardziej jednak pasuje pod święta, więc ta by była chyba idealna do sesji fotograficznej. Co mamy dalej? Co my tam mamy dalej? Piękna kokarda zamszowa. Nie, welurowa ona jest. Zobaczcie, wygląda pięknie na włosach takich rozpuszczonych i spiętych. Będzie super. Mamy mnóstwo rajstop. Różowe, czerwone. Jeszcze mamy białe, brokatowe i te chyba wybierzemy na sesję. I jeszcze mamy koszulkę, ale do niej no nie jestem, powiem Wam, średnio jestem nastawiona dobrze, bo ona ma takie bufki tiulowe. Nie podoba mi się to. Ja nie lubię takich ozdób. No i pełno basiców białych, standardowe zakupy w H&M-ie. Na tyle. A teraz Melunia. Mela pod drzewem, zobaczcie. Oh no. O nie, co ta Mela robi? O matko. Ona ciągle mówi, jak widzi tylko drzewo, Mela zawsze chce sobie robić zdjęcia pod drzewami. Szczególnie jeżeli jest śnieg. Ona mówi, zrób mi takie zdjęcie świąteczne. Dobra, słuchajcie, lecimy jeszcze szybko nagrać fajnego TikToka w Kiku. No i po Kiku Melcia koniecznie zasłużyła na pysznego i ciepłego hot doga. Chciałam powiedzieć, że mały, że był mały, ale nie, był olbrzymi. Liczyłam, że się podzieli ze mną, ale niestety nie. Dobra, idziemy już do przedszkola na sesję fotograficzną. Melcia już jest ubrana w swój czerwony strój i sweter. Zaraz Wam się pokażę, jak wygląda w całości. Jest dzień pluszowego misia, Teddy do Was macha. No i tak prezentuje się właśnie Melunia.